Cześć, tu Tomek z motokontrolera. Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Okiem Eksperta. Tym razem przygotowałem dla was materiał. Myślę, że nie wiem, czy będzie dla was ciekawy, czy też może nie. Często piszecie, komentujecie, że kurczę, no same ulepy, nie ma żadnych godnych samochodów, żeby kupić, nic godnego polecenia. Wszystko na nie, wszystko niewarte, wszystko zlepione. Same tylko takie auta są na rynku. Nie ma nic sensownego. No to dzisiaj nagram dla Was właśnie odcinek, w którym opowiem Wam, jak się pewnie już domyślacie, o samochodzie, który jest naprawdę całkiem sensowny. Może powiecie, że to auto kurczę, no prawie nowe. No to czego można było się spodziewać? Ale z doświadczenia wiecie, nawet przy tych prawie nowych samochodach, różne chocki klocki występują, więc zapraszam do oglądania. Skoda Superb, samochód z 2021 roku. 2.0 TFSI, 190 koni. Fajna jednostka, naprawdę fajna, żwawa jednostka. Przebieg zaledwie 37 tysięcy km. Samochód w nadwoziu kombi z polskiego, samolon, z polskiego salonu, wyposażony w automatyczną skrzynię DSG. Data pierwszej rejestracji to grudzień 2021 roku. Świeżyzna, wyceniony na kwotę 132 tysięcy złotych. No czy to jest dużo? Kurczę, według portalu średnia rynkowa. To chyba nie jest dużo. Co do wyposażenia, no naprawdę bogate wyposażenie. Nie będę tutaj czytał całego wyposażenia, no bo po co? Można sobie zobaczyć, natomiast naprawdę bardzo fajna, bogata wersja wyposażenia. Z takiej informacji, co zawarł jeszcze sprzedawca, że samochód jest bardzo zadbany, jest historia serwisowa prowadzona w ASO, i samochód nie wymaga najmniejszych nakładów finansowych po zakupie i po start, na start, więc zapowiada się całkiem fajnie. No tutaj też opis taki, no można powiedzieć, że skromny. Jakoś się tutaj sprzedawca za bardzo nie rozwodził, chyba wie, co ma. No okej, okay. umówiłem się ze sprzedawcą, udałem się na miejsce. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Osoba odpowiedzialna za sprzedaż tego samochodu udostępniła mi kluczyki, dała mi wolną rękę. Mówiła, że jest cały czas do dyspozycji, jeżeli bym miał jakieś pytania, niejasności, śmiało mogę pytać. Natomiast zostaję sobie sam, nie chcę mi przeszkadzać, robię swoje. No super, fajne podejście. Mi się takie podejście jak najbardziej podoba. Kontrola zewnętrzna. No samochód nie był jakoś specjalnie przygotowywany, stał na zewnątrz, był troszeczkę naturalnie przykurzony. Natomiast nie był brudny. Podczas pomiarów warstwy lakierniczej samochód wyszedł cały w oryginalnej warstwie lakierniczej, wnęki również są w oryginale, z takich mankamentów wizualnych, no to gdzieś tam uszkodzenia lakiernicze niewielkie na przednim, na tylnym zderzaku, jakaś niewielka wgniotka na drzwiach tylnych, no szczegóły co do lakieru. No troszeczkę zmęczony, można powiedzieć. Świeży aut, troszeczkę zmęczony. Powiem szczerze, jakiś detailing i naprawdę ten samochód odżyje. Jakieś porobić zapraweczki, wyciągnąć tą gniotkę. Eee, myślę, że zderzaki też by dało się naprawić bez lakierowania, robiąc jakieś zaprawki, robiąc detailing. Naprawdę to auto by odżyło, by wyglądało jak z salonu. Szyby wszystkie fabryczne, oryginalne. Samochód na oponach letnich. Jeszcze fabrycznych z 2021 roku, felgi aluminiowe 17-calowe z normalnymi jakimiś takimi śladami eksploatacji, natomiast nie były jakoś zmęczone, żeby się kwalifikowały do renowacji. Co do tutaj opon zimowych, były, ale to ja tak śmieję, że chyba takie na sztukę dosłownie wrzucone, bo był komplet felg aluminiowych 16-calowych z oponami zimowymi firmy Michelin. Z 2018 roku, więc e, <noise> opony 6 zimowe, starsze niż, niż e, data produkcji samochodu. Więc to tak na sztukę. Już powiem szczerze, bieżnik troszeczkę spękany tego. To tak sztuka, żeby było, no nie, żeby może troszkę zachęcić klienta. No ale dobra, mamy jakieś tam felgi aluminiowe. Możemy sobie to zostawić, możemy gdzieś to sobie sprzedać. Ok, mamy jakiś tam gratis. Myślę, że tyle z zewnątrz. Sami widzicie tutaj, kurczę, po zdjęciach auto naprawdę prezentuje się fajnie, bez żadnych przygód, z normalnymi śladami użytkowania, eksploatacji. Tyle. Środek. Środek wyglądał, powiem szczerze, nawet lepiej niż z zewnątrz. Owszem, był odświeżony, natomiast nie doszukałem się tu żadnych jakichś takich po prostu większych mankamentów systemy i urządzenia jak najbardziej sprawne tutaj tak jak wspomniałem naprawdę dość bogata wersja wyposażenia wszystkie te systemy oczywiście jak najbardziej działały normalne ślady jakieś tam eksploatacji minimalne można powiedzieć środek był odświeżony tak jak wspominałem eee, pokrycia siedzeń bez uszkodzeń bez zniszczeń światła oczywiście fabryczne pasy bez zmechaceń. Eee, tutaj kierownica lewarek Pedały bez jakichś uszkodzeń, bez nadmiernych wytarć, bez uszkodzeń, no, no naprawdę wyglądało to sensownie. Jak już mam się czepiać, to powiem szczerze, pióra wycieraczek kwalifikują się do wymiany, bo o, widać, że już troszeczkę słabo zbierały, gdzieś tam tylna wycieraczka troszeczkę nam po tylnej szybie już gdzieś tam przeskakiwała, wydawała nieprzyjemny odgłos dla ucha. Tyle, naprawdę tyle. Co do komory silnika, komory bagażnika. Zacznę od komory silnika. Płyny eksploatacyjne w porządku. Rozruch był wykonany na zimnym silniku. Naprawdę samochód no, palił perfekcyjnie, można powiedzieć. Żadnych jakichś niepokojących odgłosów, nic się nie działo. Nie dopatrzyłem się oczywiście tutaj żadnych wycieków. Rozrząd, no, jeszcze fabryczny, no co można oczekiwać przy tym przebiegu. Wszystkie lampy fabryczne z listopada 2021 roku. Żadnych jakichś śladów. Demontażu na śrubach montażowych, żaden element, nic nie było odkręcane, nic nie było zruszane, tak po prostu jak zostało skręcone w fabryce, tak jest do tej pory. E, ostatni serwis olejowy przy 29 tysiącach kilometrów w październiku 2023 roku. Oczywiście wykonywany w autoryzowanym serwisie fajnie. E, osłony całe, kompletne, no, no, no nie ma się czego czepiać. Co do komory bagażnika, z normalnymi śladami eksploatacji. Troszeczkę zabrudzony, ale to też te koła tak po prostu też były tak wrzucone w tym bagażniku. No troszeczkę przez to też tak mogły nam pobrudzić, bo jakoś nie były specjalnie wymyte i przygotowane. Kompletne fabryczne wyposażenie. Tyle. Jazda. Jazdę testowo wykonywałem osobiście. No można powiedzieć samochód jak nowy. Co tu dużo komentować. Raz, że świeży, dwa minimalny przebieg. Naprawdę zachowywał się jak auto nowe z salonu, jakbyśmy wyjechali. Oczywiście utrzymywał to jazdy, skrzynia chodziła perfekcyjnie, e, płynnie zmieniała nam biegi. No, no, no o czym tu mówić? No, 37 tysięcy, prawie nowe auto. E, poziom hałasu, zawieszenie, hamulce, systemy wszystkie wspomagające, jakieś aktywne tempomaty, asystenty i tak dalej, tak dalej. Wszystko jak najbardziej sprawne, jak najbardziej zachow... funkcjonowało poprawnie. Na plus. Wróciliśmy na miejsce. Udaliśmy się od razu też na stację diagnostyczną w celu weryfikacji tego pojazdu od spodu. I powiem szczerze, no też tam nie mam za bardzo się czego czepiać. Osłony wszystkie kompletne, fabryczne. Owszem, dość mocno zabudowany ten samochód, natomiast nie było żadnych plam, żadnych przecieków na tych osłonach. Na ile mogłem poodchylać, to poodchylałem, posprawdzałem. Nie było żadnych uszkodzeń. Tutaj z takich uszkodzeń to przedni zderzak w dolnej części, jakieś tematy krawężnikowe i nic poza tym. Eee... Zawieszeniowo, jak najbardziej, wszystko ok. Tarcze klocki jeszcze fabryczne, powiem szczerze. Więc klocki już można powiedzieć, że kwalifikują się do wymiany. To tak zostało, może 30% ich jeszcze, więc już trzeba na pewno sobie myśleć o wymianie. Natomiast poza tym, jakieś można powiedzieć, minimalne mikroskopijne naloty koryzyjne na elementach stalowych, na jakichś śrubkach, na elementach stalowych, zawieszenia minimalne na układzie wydechowym. Tyle. Cała reszta jak najbardziej poprawna, amortyzatory suche, bez wycieków, No nic tutaj nie, nie, nie można się czepiać. Pełno jeszcze było wlepek, naklejek fabrycznych, które dobrze się nawet nie starły. Auto praktycznie nowe. Podpiąłem go też pod komputer diagnostyczny, posprawdzałem wszystkie systemy, sterownik silnika, skrzynia, moduł komfortu ABS, poduszki i tak dalej. Jedyny błąd, jaki wyłapałem, to tylko był błąd od czujnika ciśnienia w oponach. No tutaj trzeba by było po prostu nawet sprawdzić, dopompować, skasować ten błąd. Nic poza tym. nic poza tym Ten błąd też, też jak tam w komputerze pokładowym sprawdzałem, to on się też nam gdzieś tam się przewinął. Tyle, dokumentacja. Co do dokumentacji, tak, jak pisał tutaj sprzedawca w ogłoszeniu. No, auto ma niewielki przebieg. Pierwszy serwis miał zrobiony w październiku 2020 roku przy przebiegu tam 13600. Drugi, tak Wam wspominałem, w październiku 2023 roku przy 29 tysiącach, co był robiony serwis olejowy. Jakieś drobne tutaj jeszcze akcje serwisowe, jakieś takie coś tam na gwarancji, jakieś dosłownie pierdołki, coś było kontrolowane i sprawdzane. Ta historia, oczywiście, jest od samego początku do samego końca prowadzona, więc jest na plus. Bezwypadkowe? Jasne, stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl. No i co? Decyzja moja jak najbardziej na tak. Samochód przeze mnie polecony od pierwszego właściciela. Pierwszy właściciel kupił auto z salonu. Serwisował, użytkował, po dwóch latach wrócił do salonu, zostawił auto w rozliczeniu, stwierdził, że Skoda Super w kombi jest jednak za małym samochodem. Wziął sobie większe auto, wziął sobie suwa. Auto zostawił po prostu w rozliczeniu. Więc lakierniczo, samochód bez żadnych uszkodzeń, mam na myśli tutaj żadnych przygód blacharsko-lakierniczych, żadnych napraw lakierniczych, normalne ślady eksploatacji. Samochód jak najbardziej godny uwagi. No, co do tego wkładu, no to można powiedzieć, że opony, zima, mmm, klocki hamulcowe i gdzieś tam powoli myśleć o serwisie olejowym, bo e, był wykonywany przy 29, mamy 37, jeszcze ze 2-3 tysiące sobie popojeździć po i można zrobić mu serwis olejowy. Myślę, że nic poza tym. Co sądzicie. Jednak można kupić fajne auto. No powiecie, że dobra, no kurczę, świeży samochód, mały przebieg, kupa kasy. No to w miarę fajne. Ale sami widzieliście, ile takich samochodów, właśnie świeżych, zaworek pieniędzy, z niewielkim przebiegiem i z jakimi ciekawymi historiami na naszym kanale były, pojawiały się. Więc są też naprawdę auta nie tylko niepolecane. Również zdarzają się, może niezbyt często, bo tak, z doświadczenia powiem, na 10 oglądanych samochodów to 5 to jest odrzut. Z 3 to są takie, no, można się zastanowić, godne uwagi. No i 2 to są takie, jak tutaj, właśnie w tym przypadku, że no nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Samochód jak najbardziej na plus. Ok, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jakie jest Wasze doświadczenie? Jakieś historie. Może też mieliście takie szczały, okazje i nie tylko przy nowych samochodach, ale przy starszych. Podzielcie się z nami tymi informacjami. Zapraszam do oglądania innych odcinków serii Okiem Eksperta Ciekawych przypadków na nasze media społecznościowe. I do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie. Cześć!